W dzisiejszych czasach ciężko się obejść bez Facebooka. Mimo iż mówiono, że Twitter szybko go wygryzie, tak się jednak nie stało. Większość z nas codziennie wchodzi na ten portal, żeby poczatować lub sprawdzić, co u naszych znajomych. Wydaje się wam pewnie, że wiecie już o nim wszystko, lecz pokażemy wam, jak bardzo się mylicie. Zapraszamy na ciekawostki o Facebooku. Zacznijmy od razu od mroczniejszego punktu widzenia. Jeśli martwicie się, że wasze konto pozostanie na zawsze dostępne w internecie, to informujemy was, że istnieje opcja, która pozwala wskazać osobę do zarządzania kontem po waszej śmierci. Przeciętny użytkownik smartfona sprawdza swojego Facebooka 14 razy w ciągu dnia. W 2009 roku w Chinach Facebook, Twitter i New York Times zostały zablokowane. 40 minut dziennie. Tyle spędza na Facebooku przeciętny użytkownik portalu. Przycisk Like na Facebooku początkowo miał nosić nazwę Awesome. Aż 88% z nas podgląda swoich byłych partnerów na Facebooku. Facebook jest w niebieskich barwach przez to, że założyciel portalu Mark Zuckerberg jest daltonistą i nie widzi koloru czerwonego i zielonego. Wracając do tematu śmierci, na portalu istnieje ponad 30 milionów kont zmarłych ludzi. Pojawiło się także już kilka przypadków, w których właściciele swoich kont zostali zamordowani za usunięcie kogoś z grona znajomych. 1 na 3 osoby po odwiedzeniu swojego Facebooka przyznaje, że czuje się potem bardziej nieszczęśliwa ze swojego życia. Mark Zuckerberg w 2013 roku przekazał na cele charytatywne 1 miliard dolarów, co uczyniło go najbardziej honnym darczyńcą w USA. Zastanówcie się dwa razy, co wpisujecie w pole statusu. Każdy tekst tam wpisany, nawet nieopublikowany, zostaje przesłany do Facebooka. To już koniec odcinka o Facebooku. Jeśli jesteś tu nowy, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Do usłyszenia!